Dziękujemy za wsparcie na Patronite. No, witamy kochani, witamy serdecznie. Jest nasz patron, Szymon Paprocki. Witamy serdecznie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Kochani, no to co, witamy w takim pierwszym chyba live'ie, który chyba nam wyjdzie, daj Boże. No i standardowo, jak to my, witamy Remigiusz Remix Kulasa. Rafał Mufa Chyła. To co, dżingielek, panie Rafale? Oczywiście. No to kochani, witamy. Pewnie mój przyjaciel chce jakieś sprawy organizacyjne, bo ty, Mufa, jesteś specjalistą od organizacji. No tak, najpierw chyba sprawy bieżące sobie omówimy. Gdzieś tam paru ludzi na naszych, powiedzmy, social mediach, chociaż ja social mediów nie używam, bardziej gdzieś tam Remika atakowało o tą sprawę Patronite, że woleliby wspierać nas na YouTube. No więc ja chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że na YouTube sobie można... No, czapeczki ładne, tak? Pozdrawiamy na czacie. Klimat ma być świąteczny, no to jest. A wracając do tematu... Tak, tak. Nawet nie wiem, gdybyśmy teraz wyświetlili film, który tłumaczy, kto zabił Kennedy'ego, to nie znaczy, że YouTube by nam od razu pozwolił wsparcie zrobić bezpośrednio na YouTubie, bo to muszą być odpowiednie statystyki. Musi być ileś filmów w ciągu 365 dni stworzonych, musi być iluś tam subskrybentów, musi być ileś tam czasów, godzin oglądania i tak dalej, i tak dalej. My statystyki mamy dobre, w zasadzie już po 4 miesiącach działalności wszystkie te wymagania niemalże spełniliśmy, zostało jedno i prawdopodobnie w styczniu będzie więc też możliwość nas wsparcia bezpośrednio na YouTube, jak ktoś się nie chce wiązać na Patronite, także chwila cierpliwości i będzie też to możliwe. Co tam jeszcze mamy w tych sprawach bieżących, przypomnisz mi, bo... Tak, tak, no bo my dzisiaj mieliśmy taką, sorry, obsuwę. Tak, 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 tak. Taką małą obsuwę mieliśmy. Znaczy, to ja chciałem powiedzieć o tych płytach Blu-rayowych. Tak, tak, tak. To może ja zacznę. Ja tu nawet wrzucę taką przebitkę, bo kochani, jestem przygotowany, żeby pokazywać wam na bieżąco. O, mamy nasze mordki. Chodzi o to, że ja wpadłem na taki pomysł, bo ja w ogóle nie myślałem, że ten kanał będzie tak fajnie oglądany. Cieszę się, że jest jak jest. Więc tutaj na pewno nasz patron dostanie od nas płytkę Blu-ray. Tu są takie okładki w wersji alfa, które tam zrobiłem chyba przy 7 odcinku. I te płytki będą w odcinkach od 1 do 10, później od 10 do 20, i etc., etc. Czyli co 10 odcinków taka płytka też z materiałami dodatkowymi. No i oczywiście w 4K, czyli w takiej petardycznej jakości. No i to dostaną na pewno nasi patroni i u nas na półce na pewno takie coś stanie, bo w sumie to ja nigdy nie myślałem, że ktokolwiek byłby zainteresowany taką płytką, więc to taki bajer dla nas pewnie, żeby gdzieś tam kawałek historii sobie swojej zapisać. Ale skoro tam no, pierwszy patron jest, pierwsze koty za płoty poszły, no to on na pewno dostanie od nas takiego Blu-raya wypchanego po brzegi. No więc taki zamysł jest. Płytki też będziemy chyba sprzedawać. Nie wiem, czy będzie zainteresowanie, się... nie? Jeśli no będzie, właśnie, to czy znajdzie się jakiś hardkorowiec, który będzie chciał to kupić. No ale tak też będziemy jakoś tam próbować kolejne cegiełki dokładać do naszego kanału. No tak. Jeszcze chyba ze spraw bieżących to powiemy też o naszych planach wydawniczych, bo no nie działamy już, co prawda, teraz w trybie, że jeden odcinek na tydzień, tylko tak mniej więcej jeden odcinek na 10 dni,
ale to nam dało trochę więcej czasu i swobody i też sprofesjonalizowaliśmy się trochę, powiem nieskromnie, bo mamy już w zasadzie nagrane odcinki przynajmniej dwa do przodu. Także już teraz możemy zdradzić termin najbliższego i to będzie 26 grudnia, drugi dzień świąt, no bo tak uznaliśmy, że no jednak Wigilia, ten pierwszy dzień świąt to jest jednak dla rodziny, a w ten drugi dzień świąt to już sam wiem po sobie, że już przy tym stole nie chce się siedzieć i człowiek by chętnie zerknął coś do komputera, więc tak sobie ustaliliśmy premierę tego odcinka. Będzie z bardzo ciekawymi gośćmi. No właśnie tak się zastanawiam, czy zdradzić. Nie, chyba jeszcze nie zdradzimy. Ja tak sobie pomyślałem, a jeszcze z tobą przez to, że tak mamy takie opóźnienie i praktycznie w biegu weszliśmy na tego live'a. Nie zdążyłem z tobą obgadać pewnych tematów, ale ja mam taki pomysł, że może byśmy dali we Wigilię do południa, jak jeszcze zanim ludzie siądą do tego stołu, taki prezent mały pod choinkę od nas i wtedy puścili trailera i wtedy zdradzili, kto będzie naszym gościem, ale powiemy, że będzie ich tym razem dwóch, także w sumie będzie rozmowa czteroosobowa, także i może zdradzę, że to też jest branża gier i to na razie tyle. No dobra, tak. Bo ja chciałem generalnie zdradzić i tłumaczę już dlaczego, bo my wcześniej nie ustaliliśmy tego. Nie chciało mi się trailera robić, no ale teraz już wrzuciłeś na moje barki, że muszę zrobić trailera. Okej, okay. No ale z samego trailera będzie wynikało już, kto będzie naszym gościem. Znaczy nasi goście, bo to dwóch wspaniałych z game devu amigowskiego. Tak, tutaj na czacie jest też... Ami Opłatek, konkurencja Ami Wigilii. No miało być świątecznie, więc jest. Natomiast ja też się przy tej okazji odniosę do Ami Wigilii, bo gdzieś tam wspomniano o nas. Dziwne, że jako o konkurencji, ale okej. No wspomniano chyba jako konkurencji, nie wiem już dokładnie. Chciałbym odnieść się do dwóch rzeczy. Rzecz pierwsza, nie wiem czy tam zrobisz remik przebitkę, to nasza wersja audio. Bo gdzieś tam na Ami Wigilii Radzik powiedział, że no, powinna być wersja audio i taka wersja oczywiście jest i istnieje. I ona jak najbardziej jest dostępna, czy tam na Spotify, czy no, na wszystkich, czy na Google Podcast, można ją znaleźć. Natomiast tam piana, nie wiem, czy to trochę w swoim stylu trochę szydery dał, czy faktycznie serio powiedział, że no, ta wersja jest nudna, że tam trochę lejemy wodę. No nie będziemy ukrywać, że naszym głównym aspektem działalności jest YouTube i wersja wideo i na tym się skupiamy i być może faktycznie, jeśli to jest przełożone na wersję audio, bo my tam specjalnie już nic nie robimy przy tej wersji, po prostu oddzielamy od filmu ścieżkę audio, to być może faktycznie bez obrazu nie wygląda to aż tak atrakcyjnie, no ale mimo wszystko ja uważam, że tą wersję audio będziemy utrzymywać, także można ją oczywiście znaleźć i odsłuchiwać, jak ktoś chce. Czy w drodze do pracy, czy gdzieś... Bitkę dopiero teraz na słuchaweczkę dosztukowuję, ale zaraz będzie. Tylko ja się też odniosę do tej wersji audio, bo mi się wydawało, że coś takiego kompletnie w dzisiejszych czasach nie jest potrzebne. Ale oczywiście kopii o to nigdy bym nie kruszył. Ale dla mnie takie dziwne, no bo przecież możesz sobie wrzucić YouTube'a, nie patrzeć. Ja tak wiele filmów oglądam. I generalnie, no możesz sobie słuchać, nie? No, ale wiesz co, nie widzę mi się wydaje, nie? Że jednak jednak ta wersja audio jest wygodniejsza, nie? Wiesz, ja mam na przykład, przykład telefon, jak wiesz, z klapką, mam Z Flipa, Samsunga, no i złożę z klapkę, to ten YouTube mi się wyłącza, bo YouTube domyślnie myśli, że chce oglądać wideo, więc no jeśli złożę klapkę, automatycznie no, nie oglądam obrazu, więc wiesz. A jednak taki pliczek MP3 czy tam taki stream to jest jednak według mnie wygodne. Ja sobie telefon chowam do kieszeni, na słuchaweczkach słucham i ja bym to zostawił, nie? Ale rozumiem też twój punkt widzenia, no każdy ma swoje punkty, nie? No dla mnie to takie dziwne, no bo no, jesteśmy jakby w erze wideo i teraz za chwilę jeszcze, nie wiem, może na winylach będziemy wydawać, no nie wiem. Kochani, ale dobra, okej, no, ja tego nie rozumiem, Amiga, ale nie znaczy, że ktoś tego nie potrzebuje, okej. Ale tu jeszcze się odniosę generalnie do czata, bo jest też ciekawa kwestia.
Dziwię się, że nikt nie wpadł jeszcze, by zrobić AI translację na YouTubie dla Niemców i Anglików. Właśnie chcę powiedzieć, że od dwóch miesięcy zaczęliśmy to robić, znaczy od dwóch odcinków, przepraszam. Pierwszy jest właśnie dla Niemców i dla Anglików, zrobiony ten wywiad z Szymonem Ulatowskim. Także jest to jak najbardziej. I na pewno ten wywiad, który będzie w te drugie święto, on też będzie zrobiony też dla Niemców i Anglików. Natomiast takie zwykłe odcinki, no to będziemy raczej transmitować tylko w wersji, tłumaczyć tylko w wersji angielskiej, ale jak będą takie bardziej ciekawe, to myślę, że też w niemieckiej będziemy też robić translację, no bo po prostu wychodzi to z tego, że no na tym serwisie, który ja wykupiłem, subskrypcję, tam jest ograniczenie nawet w wersji premium na 15 godzin materiału i boję się, że jak... I działa to na tej zasadzie, przynajmniej ja nie rozkminiłem, żeby inaczej działało, że powiedzmy film, który ja wrzucę tam, dwugodzinny, on z automatu, dajmy na to, transkrypcja jest na jeden język, czyli na angielski, ale żeby zrobić na niemiecki, ja nie mogę sobie kliknąć przycisk tłumacz na niemiecki, tylko muszę od nowa wrzucić ponownie film, jakby na inne moje studio, gdzie mam domyślnie tłumaczenie na niemiecki włączone, więc jeśli byśmy zrobili dużo filmów, to boję się, że w tym limicie 15-godzinnym, bo dwugodzinny film wrzucony dwa razy, to już jest 4 godziny materiału, to gdybyśmy wszystkie filmy tłumaczyli, to moglibyśmy się nie zmieścić, więc myślę, że te najciekawsze też na niemiecki, no a każdy jeden na angielski. Takie są plany, nie? Ja teraz pierwszy raz zobaczyłem, bo ja siedzę w tej reżyserce na OBS-ie, więc nie miałem jakby kontaktu z czatem, ale teraz sobie tam szybko przerzuciłem, więc pozdrawiam Tomasz Szuchnik, Rafał Mirka, Ronnie Wars. Tak. Pozdrawiamy wszystkich. No jest fajnie, już nas 16. Fajnie. Wiemy, że było zbieramy na początku 30. Niektórzy nie doczekali tych 5 minut, ale mam nadzieję, że wrócą. Jasne. Jeszcze, a propos planów wydawniczych, więc jak mówimy, no. drugi dzień świąt będzie no wywiad, długi wywiad i ciekawy. I jeszcze, chyba najlepszy, najdłuższy, najbardziej rozbudowany. Jeszcze od razu chciałbym też wam powiedzieć, żebyście zwrócili uwagę na jedną kwestię, bo tam będzie, powiedzmy, fabularyzowane intro, nie zdradzamy jakie, ale będzie, trochę wcieliliśmy się w rolę aktorów i tak dalej. I dajcie nam znać, czy to się wam będzie podobało, jakie są wasze odczucia, czy mamy dalej się wygłupiać, czy lepiej dać sobie z tym spokój. Także oceńcie na poważnie. I na komentarze pod następnym filmem. No chociaż z drugiej strony, no mojej rodzinie się to tak podoba, że stwierdzili, że... Mojej też. No mnie też, nie wiem, no, wszyscy powiedzieli, że chyba być aktorami komediowej sztuki aktorskiej i tyle, nie? Tak. Jeszcze powiem do tych planów wydawniczych, że myślę, że zaraz po nowym roku, może drugiego, trzeciego, damy drugi odcinek, drugą część tego odcinka specjalnego, gdzie ja tam rozmawiałem o historii komputerów Amiga One, bo też mamy go w zasadzie złożonego, a przynajmniej ja swoją część mam, więc myślę, że to też możemy już zapowiedzieć. No i pewnie tu już niestety nie mamy zbyt wiele złożonego, bo gdzieś tam są kwestie techniczne co do podsumowania roku, bo pewnie koło 10 stycznia, między 10 a 15, tak sądzę, byśmy chcieli zrobić to podsumowanie roku, ale też nie chcemy takiego nudnego, słodkiego pierdzenia, że tak powiem, zrobić, tylko mamy swoją dynamiczną konwencję, no ale mamy tutaj pewne problemy jeszcze techniczne z realizacją opanujemy, ale będziemy walczyć, więc to są takie nasze trzy najbliższe odcinki i myślę, tak? No bo chciałem coś jeszcze dodać, bo tak, bo my nie mieliśmy czasu dzisiaj jak gdyby wcześniej pogadać, przetestować. Mm-hmm. Poszliśmy z tego na tym live dzisiaj tak z buta, że tak powiem. Po prostu odpalamy, włączamy, jest jak jest. Więc tobie, przyjacielu, nie zdradziłem jeszcze jednej fajnej perełki. Ale to już i naszym widzom, i tobie teraz, wszemi wobec, mamy jeszcze kolejnego gościa do wywiadu. Dzisiaj się do mnie zgłosił, bardzo ważna postać demoscenowa, więc
to czekaj, już mamy raz, dwa, trzy wywiady do przodu, nie? Tak, Więc... tak, tak. No bo ja już nie chcę zdradzać planów na drugą część stycznia, ale tu znowu zrobimy pewien krok do przodu, no bo będzie coś w rodzaju wywiadu połączonego z reportażem na miejscu. Tak, więc no, też ale to będzie też nie jeszcze możemy inna teraz zdradzić konwencja, do końca, no. Ale nie możemy zdradzić, No ale to planujemy też taki wysokie wyjazdowy progi. odcinek, który powinien być jeszcze w styczniu. Mało tego, biorę swojego drona i tam zobaczycie też kunszt montażu wideo Remigiuszaka. Więc tam będę mógł się wykazać wreszcie jakimiś fajnymi ujęciami, przebitkami, etc., etc. No i to też mnie mega kręci, nie? No bo pomimo to, że jest to stricte amigowe, no to jeszcze dodatkowo to, co drugie mnie kręci, filmowanie, montowanie, no super, nie? No cieszę się. No tak. A No my... i dalszych planów nie będziemy zdradzać, bo ale jeśli nam wyjdą plany na luty, to naprawdę myślę, że będziecie w szoku, powiem Tak, nieskromnie, tak, ale to tak. jest jeszcze, no nie jest to jeszcze na 100% nic dopięte, chociaż pewne kroki zostały poczynione, więc już na luty nie będziemy zdradzać planów, ale będzie ciekawie, jeśli się uda. I tutaj taka ciekawostka ode mnie jeszcze, nawet odpalam to w tle, to jest odcinek zerowy, który widzicie i dzisiaj sobie go obejrzałem, tak z czystego fanu i zobaczyłem ten progres, jaki my z Mufą zrobiliśmy, że już tak się nie spinamy i tak dalej. Ja rozumiem nawet ludzi, którzy twierdzili, że to jest nudne, że leją wodę, że coś, bo my wtedy byliśmy tacy wystraszone koguty takie, wiesz. Jakby jeszcze wiesz, chcieliśmy coś powiedzieć, a ten stres był tak duży, że dopiero po obejrzeniu, a co ja palnąłem, co ja zrobiłem, coś tam problem z wymową. Ale teraz myślę, że już jest całkiem sympatycznie, no i rozwijamy się i w tym kierunku chyba trzeba dalej iść, takie jest moje zdanie. No tak. Wracamy do czata. Czy będzie materiał o Amiga Walker? To chyba jeden z nielicznych, kurczę, no, nie, chciałbym. Który oficjalnie nie wszedł do sprzedaży. No moglibyśmy kiedyś zrobić. Ja nie wiem, czy da się z tego zrobić cały materiał. Czy może, ale może w konwencji tych odcinków specjalnych, gdzie są te filmy trochę tak krótsze, to można by to zrobić. Dziękujemy za fajny pomysł. Ja Super. Też o tym myślałem, właśnie o tym Walkerze, tylko że z drugiej strony, bo temat jest na tyle ciekawy, że ta obudowa była ciekawa, taka powiedzmy hip hip do przodu, oczywiście odkurzacz, tak, no już każdy pewnie, że odkurzacz, ale no parametrowo to było słabe, nie, bo tam znaczy, 30 ja tu była... jeszcze, ja tu jeszcze widzę inną trudność, że jednak materiałów na temat tego Walkera nie ma dużo, jest kilka zdjęć. I jeśli my robimy materiał wideo, ciężko będzie to zilustrować. No chyba, że zaprzęgniemy jakąś AI, żeby nam generowała jakieś rendery tego Walkera. Znaczy, wiesz co? Słuchaj, bo my się tak rozwijamy, że może niedługo ja odbiorę telefon, powiem hello, a tutaj hello, Petro Tyszenko z tej strony. Okej, okay. No, mam takiego Walkera, możemy go sfilmować, więc może tak będzie. A Petro no, też gość ale raczej do wywiadu chętny. Tutaj jak już poruszyliśmy te tematy tych niewydanych sprzętów i tak dalej, to też zachęcam do czwartego numeru Amiga Friendship czasopisma, jeśli się pojawi na rynku, no nie wiem kiedy, czy w styczniu, czy w lutym, no zakładam, że na początku roku, to tam jest też ode mnie o takich paru prototypach napisałem, które też nie ujrzały światła dziennego, więc jak ktoś się takimi rzeczami interesuje, to zachęcam do zakupu czwartego numeru tego magazynu. A ja zrobiłem teraz taką fajną małą przebitkę, ale o tym nic dzisiaj nie będziemy mówić. To taka niespodzianka na przyszłe odcinki. Wiesz co, ktoś różnych... tu pisze, jeśli nie żartuję, to ja jestem w wielkim szoku, że korzystał z Walkera przez ponad pół roku. No, Walkery były chyba ze dwa na rynku albo trzy prototypy, więc jeśli faktycznie korzystałeś, no to będziemy super wdzięczni. Łe, no pewnie. No to Roni chyba napisał, no. Tak? Dobrze widzę? O kurczę. Roni no. Ward. Taki... Co tam dałeś za przebitkę? Co tam było? Twój prototyp? Nie. Nie, 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 nie. Ale właśnie coś, co niedługo ma wyjść. Ale to taka, tak, bo gadaliśmy o różnych prototypach, ten to mówię, a daję tą przebitkę. Ale dobra, bo też mieliśmy dzisiaj omawiać
Jak ty to ładnie, bo ty to pięknie zawsze umiesz temat dobrać zapomnianych. Jak? No, mufa, jedziesz. No Temat. ale nie, zacznijmy jeszcze chyba w klimatach świątecznych No dobra. A, i gierki. omówmy te gry, a wtedy już przejdziemy do jakby tematu przewodniego. Okej. Okay. No to pierwsza gierka, którą tutaj mam na mojej liście. Uwaga. Pyk, odpalam. Santa's Christmas Caper. Tak, no chyba taka najbardziej znana, typowo świąteczna, amigowa platformówka. 92 Łatwa, rok. tak, 92 rok, jeszcze na Amigę ECS, ale dosyć kolorowa według mnie. Łatwa i przyjemna. Pamiętam, że dzieciaki, jak tam chodziły do przedszkola, to w tych 90., nie, to przepraszam, już w 2000 latach, aż taki stary nie jestem, to im gdzieś tam puszczałem i grało im się fajnie. Ja już nie pamiętam, czy ja sam tego nie przeszedłem, bo to chyba nie jest ani długie, ani trudne. 7 leveli, no myślę, że jak na ten przedświąteczny czas do zagrania, zwłaszcza z dziećmi, najlepsza chyba pozycja tutaj, typowo amigowa, bo tam dalej będzie jeszcze jedna, którą można Ale to na sam odpalić koniec po zostawiłem. Czekaj, tabulatorze. czekaj, czekaj. To na Tak, sam tak, koniec tak, tak. zostawiłem. Znaczy, a propos moje 5 zdań na temat tej gry. Ja w ogóle nie wiedziałem, że ona istnieje, powiem ci szczerze. O. Dopóki ty mi nie wysłałeś. Naprawdę, nigdy. I powiem szczerze, no wiesz, no, klimat świąteczny. No to jakby z góry skazuje grę na krapa, nie? No bo, no, kurczę, no ile można Mikołaj i innych cudów tam dawać, więc to tak jakby po prostu sam klimat ma być zachowany, nie? Ale. No i też jak dzisiaj oglądałem tą gierkę, no nie dziwię się, że w nią nie grałem, bo nie, jakoś, nie wiem, nie kupiła mnie, nie? No, wiesz, no w Nie, sumie. no słuchaj, standardowo według mnie platformówka. Skaczesz, zamiast monet zbierasz prezenty. Tak, No, tak, tak, standardowa tak. konwencja. Nie jest to najlepsza platformówka, jaka powstała na Amigę. No, jest wiele lepszych, ale Na ja przykład bym Super Frog, krapem nie? jej nie No. nazwał. Dla mnie to jest naprawdę solidny średniak, nie? Aha. Znaczy, wiesz, być może dlatego, że ja kompletnie nie mam sentymentu też do tej gry, bo ja ją No tak, zobaczyłem no tak. teraz, więc jak to teraz widzę, no to słabo, nie? Ale pewnie gdybym miał sentyment, mogłoby być wyżej, nie? Okej. Kolejna gra? Tak. No to teraz. To ja muszę zacząć. Santa Monster Shoutout. I mi ta gra generalnie, kurczę, no jak to powiedzieć delikatnie, ale chodzi mi o to, że mi się kojarzy właśnie z Amiga OS 4, bo ty tam ciągle ją testowałeś i takie benchmarki na niej robiłeś nawet w tej emulacji QEMU. No No. kompletnie gra dla mnie jest totalnym krapem i wstydzę się, że na Amidze nowej generacji coś takiego musimy oglądać. Sorry, wiem, że bierzesz to teraz pewnie do siebie, ale. Nie, ja się trochę śmieję, bo jestem trochę zdziwiony, bo ty lubisz chodzone bijatyki, a to jest jakby chodzona Tak, strzelanina. Oczywiście. tylko że jest tak, że wiesz, gdyby, bo jest taka gra współczesna, Guns Gore Cannoli, która bardzo nawiązuje mi do tego, to jest jakby alfa tej gry, o której mówię, jest świetna, ta animacja postaci upadających i tak dalej, tych rozbryzgujących się ciał, a tutaj po prostu znowu strzelasz, a ten zombiak nagle No tak, tak, ale wiesz. to ja powiem od razu, że dla mnie to też nie jest Aha. dobra gra, Bo bałem się, że żeby ty nie będziesz to bronił. było. Nie, 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 nie. Ja po prostu chciałem zaprezentować gry świąteczne, a nie wszystkie gry świąteczne muszą być dobre. No i raczej żadne Więc nie są. takie jaką ona jest. I to jest gra z niemieckiego studia Enquicker X. Dobre studio, robi dobre gry, ale tą to oni chyba klepnęli właśnie tak Norbino, na szybko. siemanko, bo Ona teraz jest wlazłem na darmowa, bo czata. zazwyczaj biorą pieniądze za swoje produkcje. Ona była darmowa na szybko, żeby coś wrzucić na święta, więc tu wielkiej, wiesz, grywalności w tym nie ma. Zrobili na szybko, no ale mówię, jesteśmy przy klimatach świątecznych, no Wiesz, nie wiem, jasne, jasne, ja czy to rozumiem. Mikołaj, zombiaki i giwera w ręku to są typowo świąteczne klimaty, Jeszcze te ale strzykawki, uznałem. jeszcze te strzykawy. Kurde, no tak. Wiesz, poza tym, no właśnie, bo klimat świąteczny, to tak jak ja, nie wiem, dzisiaj to intro zaprezentowałem z tą bombką i tak dalej. I ktoś mógłby powiedzieć, no ale wasze intro oryginalne jest lepsze niż to z tą bombką. No ale jest klimat świąteczny, więc jest jak jest. No tylko taki Tu akcent znowu trzeba dodać. Roni,
To znowu Roni na czacie mówi, że najbardziej świąteczną i grywalną grą jest chyba Fire and Ice i faktycznie ja znam tą grę, ale kompletnie o niej zapomniałem, także niestety no nie mamy, nie znajdzie się w naszym zestawieniu. No rzeczywiście, no, Fire and Ice, no. No dobra, co, jedziemy z kolejnym? Dobra, kolejny tytuł. To już klasyka, czyli Christmas Lemmings. Czyli no lemingi tak. Na świątecznie. Ja nie wiem, czy jesteś fanem, czy nie, bo ja jestem wielkim fanem. Jestem. Tak, że... Chociaż bardziej Wormsów, ale tak, lemingi też jak najbardziej. Super lemingi, gierka. Jedynkę, wszystkie 120 leveli oczywiście zaliczyłem. Dwójkę też przeszedłem całą, wszystkie 120 leveli. Och No More Lemmings jest dla mnie no takim... Patką. Piętą achillesową. Muszę do tego kiedyś wrócić, bo aż wstyd się przyznać, ale na 100 leveli utkwiłem w 96 levelu, więc prawie miałem grę ukończoną. To tak jakby, nie wiem, jak w tym dowcipie o tych wariatach, którzy chcieli uciec ze szpitala psychiatrycznego i było 100 płotów, przeskoczyli 99 i powiedzieli, zawracamy się, nie ma sensu. I tak trochę jest z tymi moimi lemmingami. No kiedyś może do tego wrócę, zwłaszcza, że dzisiaj jest YouTube i tak dalej, więc pewnie nawet by człowiek znalazł podpowiedź, jak tą 96 poziom przejść. Ale jeśli chodzi o te świąteczne, to mi się wydaje, że one jednak były dużo trudniejsze niż podstawka, niż to Och No More Lemmings. I tu przyznam się bez bicia, że wielkich sukcesów nie zaliczyłem, nie odnotowałem w tej grze, ale trochę grałem też. No dla fana lemmingów myślę, że jak najbardziej, zwłaszcza hardkorowego, który nie boi się dużego w miarę stopnia trudności, no to te świąteczne są jak najbardziej okej. No i oddaję głos tobie. Znaczy się, no to ty rzeczywiście jesteś hardkorowym fanem lemmingów, bo oczywiście te oryginalne przeszedłem bez żadnego jakiegoś tam zająknięcia, powiedzmy jeszcze za mało lata. Później te All the New World of Lemmings, coś takiego też było. Ale te All the New to był nie wypał. To było na Amigie 1200, ale ja mówię Lemmings 2 The Tribes. To była super gra. Ale dla akurat mnie w to nie grałem, ja jakby miałem przerwę w Lemmingach, chociaż tą jedynkę oczywiście no, wspominam fantastycznie, ale też być może, że ten program na TVP Joystick chyba mnie jakby zainspirował do tych Lemmingów, bo tak mi się to podobało, jeszcze miałem Commodore, jak to oglądałem. Więc jak miałem Amigę, to od Radka, pamiętam, załatwiłem sobie Lemmingi i rzeczywiście je przeszedłem jednym ciągiem w miarę, a potem jakby miałem przerwę z Lemmingami totalną i ten All the New World of Lemmings i to było dla mnie straszne zawiedzenie, chociaż nie pamiętam w jaki sposób, ale było. Było czymś, co mnie zawiodło, okay. Nie? Ale nie to jestem, znowu... lubię, ale nie jestem hardkorowym lemmingowcem. Nie, ten All the New to był nie wypał, to ja też, chociaż jestem właśnie bardzo wielkim fanem lemmingów, to w te All the New to też nie grałem. A tutaj znowu wrócę do czata. Nikt nie skorzystał z mojego pomysłu na zimową grę Covidias Defender, czyli Mikołaj biegający i zrywający maski. Biegający chyba miał być i zrywający maski, mówi użytkownik Oksywia Amiga. No tak, to by była ciekawa gra covidowa. No tak. Jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć. Prawdopodobnie nie będziemy jej praktykować w tym odcinku, ale ona też się wiąże ze sprawami bieżącymi. Zapomniałem o niej powiedzieć. No, life ma swoje prawa, więc teraz jeszcze do tego wrócę, bo widzę, że fajnie tutaj mamy fajny odzew na czacie, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze i nie wszystko na czacie da się powiedzieć. I gdzieś tam właśnie w tym ostatnim odcinku tutaj tego podcastu Ami Wigilia, których autorów pozdrawiamy. Pozdrawiam. Gdzieś ktoś tam na czacie się spytał, czy telefony będą. I ja nie wiem, czy dokładnie Radzik zrozumiał, o co chodzi. Być może nie zrozumiał tego pytania, bo też tak trochę w tej konwencji szyderczo-komediowej powiedział, no tak, stacjonarne czy coś takiego. A mi się wydaje, że chodzi o to, bo ja od razu wiedziałem, o co chodzi, bo nawet słuchając tej Ami Wigilii, to nieraz mi tej funkcjonalności brakowało, że po prostu na czacie możesz powiedzieć krótki tekst
gdzieś tam my go przeczytamy albo nie, albo go przeczytamy po pół godzinie, jak już wątek dotyczy czego innego i nawet gość, który wypowiedział się na jakiś temat, już sam może zapomnieć, o co mu dokładnie chodziło. I dlatego będziemy się starać w kolejnych live'ach, by była możliwość telefonowania tak, do nas. Tak. I żeby przynajmniej jeden czy dwóch słuchaczy mogło się wypowiedzieć bezpośrednio na antenie, bo ja uważam, że takie 5-6 zdań wypowiedziane w momencie, gdy dyskutujemy na jakiś temat, daje i większą możliwość dla przekazania tego, co chciał autorowi tej wypowiedzi, a też i nam daje większą, wydaje mi się, wartość merytoryczną, takie interakcje szersze też z wami, spojrzenie się. Tak, jasne. Tak. Więc jeszcze nie w tym odcinku, ale mamy to. Zresztą nie ukrywam, że mieliśmy już to, zanim jeszcze nagraliśmy w ogóle pierwszy odcinek. Już w sierpniu, gdy gdzieś tam omawialiśmy ramy naszej współpracy, to ja już ten problem podnosiłem. Więc na pewno możliwość dzwonienia do nas, czyli włączenie się do naszej rozmowy na Skype, będzie. I teraz dodam jeszcze coś od siebie, a propos tego tematu, który teraz poruszyłeś, bo ja jednak będę szedł w tą stronę, żeby to wyglądało jak u pana Marka Jakubiaka, czyli Nocne Polaków Rozmowy, bo też tam często się wdzwaniam i uwielbiam właśnie taką interakcję z YouTube'em. Tak. Teraz uwaga, Mufa, bo też to było coś, co miałem ci powiedzieć prywatnie dzisiaj, zanim, bo mieliśmy się spotkać o tej 17, ale wyszło jak wyszło. Ja jeszcze ci przerwę tylko na chwilę. Wiecie co, odcinek był świąteczny, ale ja już tą czapę zdejmę, bo raz, że ciepło, dwa, że słuchawki. A mi fajnie w tej czapie, więc założone. Ja sobie ją zostawię. Ja sobie zostawię. Okej, okay. A to będzie przynajmniej z jednej strony świąteczny, a ja już sobie zdejmuję i rozmawiam z wami normalnie. Słucham cię, dalej. Więc ja bym chciał właśnie coś na zasadzie u pana Marka Jakubiaka. I teraz uwaga, miałem ci to powiedzieć prywatnie, ale powiem wszem i wobec. W styczniu nam umowy wygasają na komórki, więc będziemy nową podpisywać. A że ja mam numery i firmowe, i ten tych numerów chyba mam z 10, no to cały pakiet od razu będziemy przenosić do nowej sieci i na pewno wezmę taki numer, który będzie odrębnym numerem, i podepniemy go właśnie tutaj do live'a, że będzie można się do nas wdzwonić i udostępnić ten głos i będzie można sobie na żywo z nami pogadać i super, super, nie? Super. Więc w styczniu no tutaj, na pewno się tym zajmę i biorę to na swoje barki. Wiem, że ty byś chciał Riverside'a, ale pójdziemy jednak prostszą, bo jednak numer telefonu to może jest coś kiedyś prostszego. Się przekonam do tego Riverside'a, no ale to jest, według mnie to jest trochę... U ciebie taki syndrom Windows 8. Ludzie się przyzwyczaili do tej siódemki. Jak tam był całkowicie inny interfejs, to no, nikt go nie zaakceptował. Ja sam wiem po sobie, bo na przykład w programie, w którym ja montuję, czyli w tym Pinnacle, to też ci opowiadałem, ale może opowiem słuchaczom, że bardzo, bardzo długo ja byłem przy Pinnacle ostatniej wersji od Avida, czyli tam bodajże 15, bo podobał mi się ten interfejs. Jak od wersji 16 kupił to Corel i zmienił ten interfejs, to ja nie mogłem zrobić nic. Ja 3 czy 4 razy podchodziłem do tych nowszych wersji i wracałem z powrotem do tej 15, bo mówię, nie, no ja już się nauczyłem tak, ma być tak i po mojemu. Ale w końcu no, minęło chyba z 10 lat i mówię, no nie, no tu już i formaty wideo wchodzą nowe, 4K, cuda nie widzę, no nie mogę do końca życia być przy tej 15. No i w końcu się zmusiłem, dopiero przy wersji 24 do zaktualizowania tego programu, ale jest taki, ja na swoim prywatnym kanale tam zrobiłem taki krótki, trzyczęściowy poradnik w krótkim czasie, jak zrobić grę Kamień, Papier, Nożyce w Hollywood. Jeśli zobaczycie te filmy, to zobaczycie, że pierwszy film, który tam zmontowałem, to było tylko zero montażu, tylko cięcie i łączenie klipów, no nic. Zero efektów przejścia, zero obrazu w obrazie, zero czegokolwiek, bo nic mi tam nie wychodziło, nie mogłem się przestawić, a ile powiedziałem słów na K, to nie chcę nawet mówić tutaj publicznie. W drugim już co nieco było, a trzeci dopiero jako tako wygląda, ale w końcu się przestawiłem. I dzisiaj już pewnie bym nie mógł znowu na 15 pracować, więc na tej zasadzie myślę, że być może kiedyś jak będę miał determinację, żeby cię przyducić do tego znaczy, Riverside'a, to może też się przestawisz i stwierdzisz, że może to być jakaś alternatywa rozumiem, dla OBS-a. Rozumiem twoją tutaj
twój tok myślenia, ale mi wiesz, o co chodzi, że jak ktoś ma do nas zadzwonić, dostanie linka do tego Riverside'a, a tam mu się otworzy, zaloguj się, załóż konto, to on już, kurde, się zmęczy. A numer No telefonu, tak, to on nie, sobie no wykręca taki numer telefon jest na telefonu. pewno prostszy. No właśnie, o to chodzi, nie? Że, a tam będzie podaj numer buta, fiuta i tak dalej i już się zmęczy, nie? Aha, Tutaj tego nie wytniemy, bo to live. Znowu tutaj odniosę się do czata. Użytkownik Amiga jest bardzo aktywny. No stwierdził, że za ten pomysł o telefonach go zbanowali. No jeśli to prawda, no to współczuję, ale my na pewno nie będziemy banować. Nie, my nie, oczywiście nie, 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 nie. Za telefony będziemy dziękować, jak będziecie do nas jasne, dzwonić. Jasne, jasne, jasne. Tutaj Tomasz Patecki, taki pół żartem, pół serio, jak będą nagrody, to zadzwonię. No kto wie, może jakąś nagrodę ta też wymyślimy. Ta płytka, to. To. A no. Swoją drogą ja też... Najlepszy do szybkiego montowania jest jednoplikowy Mixpad Video Editor. No ja tego nie znam, nie wiem, czy ty kiedyś nie, próbowałeś. Nie, nie, znaczy ja, ale ja myślę, się że zajmuję zawodowo montażem, nas... więc ja też jeszcze na czymś zupełnie innym pracuję, a od no Pinakla tak, każdy z nas zaczynałem, ma swoje przyzwyczajenia, też kiedyś zaczynałeś od Pinakla, no bo to jest jeden z tańszych tak. programów. Tak, tak, tak. Teraz masz co innego, ja, że jestem, to znaczy, chyba Jakubę wiadomo, czasu że jechałem, główną część może nawet montażu pokażę, robi... bo widzę tutaj pudełko się do mnie uśmiecha. A, tylko nie wiem, czy tu będzie widać, bo te moje tła. O, kupę czasu jechałem na kiedyś Sony Vegas Pro, a teraz Magix, ale też zrezygnowałem i montuję na Cyberlinku obecnie. Wersji abonamentowej, no bo mam dostęp po prostu do wszystkiego, czego chcę, płacę abonament i tyle. Wiesz, no zawodowo się tym zajmuję, więc to na siebie zarabia i nie mam już no tej tak, bariery, no wiesz. tak. A ja właśnie hobbystycznie, ja tylko wspomagam Cię ewentualnie, bo większość czasu robisz jednak robót Ty w tym montażu. Więc dla mnie taki Pinnacle, on w najdroższej wersji kosztuje 500 zł, ale można dostać w promocji nawet za połowę tej ceny, a mi się kiedyś udało gdzieś tam na jakimś czarnym piątku nawet za 130 zł wyhaczyć. O. No to super jasne. Rzeczy. Wiadomo, Pinnacle nie jest niestety do dzisiaj zbyt stabilnym programem i lubi się zawiesić, dokładnie. Ale mówię, do amatorskiej pracy wystarczy, zwłaszcza, że nawet po zawieszeniu się to zawsze ten projekt jest zapisywany i możesz go otworzyć. Ja jeszcze się odniosę do czata, bo widzę Amiga Rules, witam. Tam już wcześniej napisał, tak. Ale chętnie gościa pozdrawiam, bo zauważyłem na YouTubie, że my to samo oglądamy, to samo wspieramy, więc gościu fajnie, fajnie Cię tu zobaczyć. Pozdrawiam serdecznie. Tak, ja też chcę podziękować za film, który dałeś tam na moim forum amiga1.pl. Mhm. Muszę znaleźć, bo patrzyłem, że to jest ponad 2 godziny, ja ale tego film jest ściągnąłem też, widzę, z polskimi napisami, więc ja muszę znaleźć czas i to obejrzeć. Ja myślę, że na pewno do świąt no, muszę to mieć na, tak, tak, na tak. Swoim... Super film, polecam. Obejrzałem, okay. Super. To co, lecimy z kolejną grą? Tak. No teraz coś bardziej po mojemu, bo ty tu byłeś hardkorowym graczem, jeżeli chodzi o Lemmingi, a ja byłem hardkorowym graczem, jeżeli chodzi o Cannon Fodder. I tu mamy wersję Christmas. Oczywiście to był taki datadysk z takimi tam śmiesznymi, prostymi bardzo misjami, no ale przeszedłem, bo mi ciągle Cannon Fodder było mało, nie? To, tą grę jedynkę, dwójkę przeszedłem w 100% i parę razy i ciągle było mi mało i te wszystkie datadyski i jakieś tam bonusowe levele od fanów, to wszystko zaliczałem jak idzie, nie? Super gra, no w ogóle świetna, nie? No ja tak, grałem w Cannon Foddera jak każdy, ale nie przeszedłem całej, ty przeszedłeś całego, bo to tak, była tak, trudna tak. gra. Bardzo trudna, dwójka zwłaszcza, te ostatnie, to już hardkorowe, ojeju, No ale nie, przeszedłem. Ja się przyznam, do dnia dzisiejszego chyba do 8 misji w jedynce doszłem, a dwójka to już była w ogóle hardkorowa. I pamiętam, że miałem oczywiście, jak to w tamtych czasach, na dyskach pirackich, bo to zajmowało 3 dyski. I wiesz, i żyłem w nieświadomości, bo jako, że mówię, no nigdy nie ten, nie przeszłem w to za daleko, no to żyłem w nieświadomości, że mam sprawną wersję gry. I kiedyś pożyczyłem ją kumplowi, hardkorowcowi też od Cannon Foddera. I on nagle po 10 czy 11 godzinach, czyli naparzał w to non-stop,
dzwoni do drzwi, ty, ale ty masz trzeci dysk uszkodzony, bo mi tam się 16 misja nie ładuje czy coś. Mhm. Ja mówię, o, nawet nie wiedziałem, nie? To taka a mała anegdota. Odniosę się a o do tej czatu. Świątecznej chyba nie grałem w ogóle. A jeśli odniosę do czatu, bo tu Roni się pyta, co oznaczają literki S na naszych kamerkach, no to znaczy, że korzystamy ze Escape'a. No tak, Escape właśnie jest ja wrzucany do OBS-a. Walczę o to, żeby zmienić to na Riverside'a, ale już rozmawialiśmy o tym, no... Znaczy mój Riverside kolega nie jest świetny, żeby nagrać czyjeś rozmowy, ale tam nie dasz rady powrzucać właśnie tego, co teraz robimy, czyli gameplayu z Cannon Fodder, nie? No niestety, no to jest tylko do nagrywania rozmów i nic więcej. Tak, Ronnie Woods, tak, Woods. Tak, Skype jeszcze żyje. Fakt, że mało go ludzi używa. Znaczy ja zanim nie zacząłem nagrywać tutaj z Remikiem, to prawdopodobnie nie używałem go ze 6-7 lat. Zresztą nasi goście, z którymi będziemy mieli wywiad, to też nie używali kupę lat. Znaczy ale Kane w sumie używał. Jeszcze żyje, się o. sprawdza. A mi się wydaje, że ja nie jestem pewien, czy gadu-gadu jeszcze nie żyje czasami. Wiesz Ojej, coś o tym? myślisz? Bo chyba jeszcze Nie, nie wiem. niedawno żył. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Ale kiedyś rzeczywiście Jeśli każdy ktoś wie z korzystał. naszych czatujących widzów, czy gadu-gadu jeszcze żyje, to z ciekawości bym się dowiedział, możecie o tym napisać. Dobra, kolejna gra chyba. Kolejna co? Gra. I to już jest taka gra bonusowa, bym powiedział. Bo ja bym generalnie jej nie umieścił na liście. No rzeczywiście gra też sama w sobie jest dość ciekawa. Ty napisałeś w nawiasie, że to chodzi o emulację. Czyli na Amidze możemy zemulować grę ze SNES-a, czyli Days na Before pewno Christmas. Na pewno na Amidze NG. Nie wiem jak na Amigach. Na pewno na takiej Amidze PowerPC, bo też emulowałem SNES-a na Amidze 1200 z Blizzardem. Nie wiem jak na tych Vampirach, czy są teraz jakieś dobre emulatory, ale dla mnie to jest naprawdę świetna gra. Bardzo też łatwa, lekka i przyjemna platformóweczka. Też kiedyś ściągnąłem ją dla dzieci. Kolorowa, to już jest znacznie lepsze graficznie niż pierwsza gra. To już jest w 256 kolorach. Przyjemna i też pamiętam, że też ją właśnie gdzieś tam wyszukałem dla dzieci w tym przedświątecznym tam okresie. A tak się wciągnąłem, bo ona naprawdę nie była wymagająca, że sam ją przeszedłem. Tam są chyba 24 poziomy, o ile pamiętam. W formie to jest kalendarza adwentowego, więc no polecam również. No nie wiem, czy ty znasz, bo pewnie jeśli to jest na SNES-a, to mogłeś nie tego nie znałem, znać. ale przyjrzałem się dzisiaj dość mocno tej grze i naprawdę super animacja, płynna. Tamtych klatek nie żałowali. No wygląda to naprawdę, no dla dzieciaków super petarda, nie? Bym powiedział. Nie, no dla mnie najlepsza z tych wszystkich cudów christmasowych z dzisiejszego tutaj odcinka, nie? No ale nie jest amigową grą, najbardziej niestety. Dopracowana. Ale jest. No wszystko, nawet takie, wiesz, detale, jak pokonasz przeciwnika i ten prezent tak płynnie z ziemi wyskakuje, czy ten fotel wgniatający się. Nie, no super, super, super. To no, potrafiło pewnie to wtedy jest zrobić najlepsza wrażenie. Gra. Nie? Tak, jeśli korzystacie z połączenia GSM, to dzisiaj przygotujcie nie się korzystamy. Około 45 minuty na problemy ze zrywaniem. No nie. Dzisiaj właśnie nie korzystamy, to ma być nasz pierwszy udany live. Pierwszy był nieudany, ale nie ze względu na nas, tylko na problemy jakieś z YouTube'em. Ale ja już mając trochę traumę tego pierwszego naszego live'a, to już powiedziałem, że się poświęcę i do mojego drugiego mieszkania się ewakuowałem specjalnie na ten live, bo ogólnie no, większość czasu teraz niestety spędzam pod miastem, na wsi, kilkanaście w zasadzie kilometrów od miasta, gdzie jeszcze światłowodu nie ma i tam korzystam z GSM-u, ale dzisiaj specjalnie na tego live'a no, przyjechałem do miasta, także obaj korzystamy ze światłowodów, tak więc no, mamy nadzieję, bo że raczej żadnych nie powinno niespodzianek być. nie będzie. Raczej niespodzianek nie będzie. No dobra, to co, przechodzimy do naszego takiego też tematu, który chcieliśmy tutaj poruszyć. Tak, ja tu wezmę gadżety, dwa, miałem więcej, ale no zostało we dwóch. Ja mam przygotowane przebitki, że będę sobie wrzucał, ale też taki... A zobacz, co tu mam. Twin Spark Soft. Cyk, oryginał. Dyskietka. Oryginał. Ja mam
Kalkulator na prąd, na wtyczkę, nie na baterię, proszę bardzo. Popularny w polskich biurach w czasach PRL-u. No, zarówno moja matka, jak i moja świętej pamięci teściowa były urzędniczkami, więc gdzieś tam sobie taką pamiątkę zostawiły. No, to nie dość, że teściowa, kalkulator... to jeszcze urzędnik. To miałeś kombo. ale w porządku. Nie mogę narzekać. Także w ramach wprowadzenia starych technologii zapomnianych, bo już dzisiaj się kalkulatorów nie raczej takich nie widuje, a tu joystick lotniczy do PC, ale z wtyczką na kartę muzyczną na Sound Blastera, więc na też, Gameport tak zwany. Gameport, tak, Gameport, który był w tych kartach. Ja powiem, że ten joystick kupiłem sobie do Amigi One XE, gdzie miałem Sound Blastera. I to nawet jakoś działało, no ale jednak to nie jest to, co cyfrowy joystick, wiadomo, no jest trochę inne. Ale działało to i mówię, tak w ramach wprowadzenia takie gadżety pokażę. No i co tam omawiamy w pierwszej kolejności? No, ja bym wziął na tapetę coś, o czym dzisiaj mało kto pamięta. Już tu oczywiście wizualizacja wskakuje, czyli filtry na monitory CRT. A. Czyli największa ściema chyba lat 90., na którą też nabierali się bardzo intensywnie moi rodzice, że choćby nie wiem co, filtr musisz mieć. I tak, ja tak, się tak. Zastanawiałem, po cholerę, kurde, kupcie mi, nie wiem, jakąś grę, dyskietki, coś, joystick, ale po cholerę mi ten filtr, nie? Ale rodzice twardo stali, że nie. Ale miałeś ten siatkowy, czy ten taki ołowiany, bo były też różne rodzaje tych filtrów, nie? Tak, ja miałem wszystkie chyba, wiesz, bo chyba wszystkie miałem, nie? I pamiętam jeszcze też ten taki kabelek, który tam niby miał odmagnesowywać, czy ściągać te i go się gdzieś tam uziemiało, nie? Tak, ja to była bzdura w ogóle. Do grzejnika. Tak, nie, tak. No... Ja akurat na Amidze to w tamtych czasach to działałem tylko z telewizorem, więc nie miałem tego problemu typowo w Amidze, ale oczywiście w mojej pierwszej pracy jeszcze tam w latach 96-98, jak pracowałem w biurze rachunkowym, no to filtry na monitor były stosowane i jeszcze pamiętam, nie dość, że to były te 14-calowe małe ekraniki z punktu dzisiejszego punktu widzenia, no to tam wielkości znaczka pocztowego, to było za filtrem i jeszcze były wtedy przepisy, takie były przepisy prozdrowotne, że musiałeś siedzieć trzykrotną przekątną ekranu od tego, więc siedziałeś oddalone o 1,5 metra z filtrem, który jest ciemny, no, faktycznie to bardziej tylko sobie mogłeś popsuć wzrok, ale powiem tak, z tego co wiem, co kiedyś rozmawialiśmy w prywatnych rozmowach, to fakt, że ty nosisz okulary w ogóle z innej przyczyny się wziął. A ja na przykład też zacząłem nosić okulary do czytania, ale to gdzieś tak dopiero z 2 lata wcześniej, a wcześniej te monitory CRT, te sprzętowe motion blury na tych amigowych telewizorach, jakoś mi to nie zaszkodziło, więc... Te filtry to był chyba taki typowy efekt placebo, którym ktoś jednak chciał zarobić. A też, nie? Jeszcze taka ciekawostka, że jak spojrzymy na monitory stricte komodorowskie, czy też te dedykowane Amigom, to one tak naprawdę technicznie nie różniły się od telewizorów. To były telewizory tylko w obudowach takich monitorowych. Dopiero te monitory PC-towe rzeczywiście miały tam, wiesz, inne parametry i tak dalej, a tak to były telewizory tak naprawdę, nie? No tak, no tak. No dobra, to kolejny. Tak. To już ja się chętnie tutaj wypowiem. Stacje ZIP, czyli dyskietki nie ZIP. No ja miałem właśnie w Amidze swojej. Kupę. A miałeś przynieść, pokazać, no ale no, nie jak zwykle. Znaczy nie dojechałem do rodziców, nie? Bo to tam u nich gdzieś musi być w garażu, ale no, jak zwykle dużo obowiązków i brak czasu. Zresztą sam wiesz, bo dzisiaj ledwo na live'a zdążyłeś. Tak. Ja też miałem właśnie, a propos tych dyskietek, bo chcemy sobie szerzej porozmawiać o dyskietkach, to miałem przynieść dyskietkę 5.25, bo mam jedną taką w kolekcji, chociaż nigdy nie miałem stacji dysków. Ale też oczywiście no, w biegu niestety nie zdążyłem pokazać. No ale mamy na przebitce. Tak. To jest. Miało ile? 100 mega? 128 mega. 128.
Nie, no I to robiło to. robotę, nie? To wtedy naprawdę to był taki Ale subs. to działało normalnie tak jak zwykła dyskietka, że włożyłeś i było, Tak. czy to musiałeś zamontować niczym twardy dysk jakby na Właśnie. stałe? I tu jest taka ciekawostka, że mogłeś tego używać pod systemem jako po prostu, powiedzmy, dzisiejszy odpowiednik pendrive'a, ale też mogłeś butować z takiej dyskietki, nie? Że widziałeś ją jako tam, już nie pamiętam, czy tam pod DF-y się liczyło, czy nie, ale generalnie mogłeś sobie na taką dyskietkę postawić system i z niej butować, nie? I wiesz, to nie było No aż tak. tyle wolniejsze od twardego dysku, chociaż było. No ale to było pojemne, że pamiętam, że ja z tą stacją na przykład do tego Artura, którego tutaj często wymieniam, gdzieś tam leciałem, podpinaliśmy do jego Amigi, wiesz, ciach, ciach, ciach się zrzucało i to było wygodne, naprawdę. No. No i na pewno było chyba mniej awaryjne niż te szuflady, które były na twardych O, dyskach też w mam tamtych przebitkę czasach. szuflady, tak, już dajemy. O, te szuflady, to dziadostwo, ojeju. To No. tylko właśnie też dopowiem, że jak miałem kafejki internetowe, to wszystkie moje pecety miały wtedy tego typu stacje i to działało do pewnego momentu, a później nie wiem, czy się te plastiki wypaczały, czy coś, ciągle błędy odczytu, błędy tego. I pamiętam, że też kuzyn tam siedział przy którymś pececie, coś tam próbował zrobić. Ja mówię, ty wiesz co, weź wywal tą kurde, to gówno, podłącz dysk bezpośrednio, nie będzie problemu. I on, pamiętam, że nie chciał się na to zgodzić, ale w końcu rzeczywiście wpiął bezpośrednio do taśmy No i wiesz, kąp chodził, nie? zainwestował w szufladę, mówili mu, że to jest dobre, Tak, więc tak. no, więc wziął. No ale wszystko to są te właśnie super technologie dawnych lat, które zostały wyparte. No dzisiaj pendrive rządzi. No też ja nie ukrywam, że przez długi czas też po prostu się używało na przykład płyt CD-RW, które też już w Tak, zasadzie tak. dzisiaj, a to też był jakiś tam sposób na wymianę danych w tamtym czasie, nie? No, a te CD-RW tak swoją drogą to tak katowały nagrywarki. Ojeju, to dla nagrywarki to była, wiesz, mordęga, nie? Z tymi Ale CD-RW. nie wiem, czy pamiętasz, że autor Make CD miał bardzo fajne zabezpieczenie antypirackie. Mianowicie po wypalaniu uszkadzała ci płytę. A płyty na początku nie były jeszcze takie tanie, bo ja pamiętam, że ja jeszcze jeździłem gdzieś tam do Makro po płyty, które były na przykład po 5,90, bo u nas w sklepie komputerowym były po 8,50 No najpierw. to ja pamiętam pierwszą płytę 60 zł. 60 zł verbatim. No, no to już, no więc wiesz, więc jak ja upaliłem parę takich płyt, bo oczywiście kiedyś skąd miałem kupić legalnego Make CD, no dzisiaj to już jest w zasadzie soft darmowy, bo klucz został udostępniony, to jednak bardzo szybko kupiłem sobie CD-RW do eksperymentów, bo tu przynajmniej, no nie No. mogłeś tego popsuć, nie, A to ciekawostka. sformatowałeś Chociaż i ja na przykład no. z nagrywarką to dopiero w PC-cie miałem kontakt. Make CD oczywiście kojarzę aplikację, ale to tam Darek używał w tym swoim sklepie. Ale no nie, no tego nie wiedziałem, więc fajna Wiesz co, ciekawostka. ja sam przyznam szczerze, bo przygotowując się trochę do tego live'a, to chciałem sobie przypomnieć, kiedy ja miałem, bo pamiętam, że w 96 właśnie na przełomie lutego i marca kupiłem 1200, latem kupiłem twardy dysk, na jesień kupiłem rozszerzenie fast i jeszcze napęd CD-ROM kupiłem też w 96 roku jakoś na gwiazdkę. Ale kiedy przeszedłem na nagrywarkę, to nie pamiętam. Wiem, że miałem Mitsumi razy 4. Wiem, że miałem jeszcze dysk twardy, ten mój pierwszy 650. Nie. 850 megabajtów on miał Miał. pojemności. Więc było bardzo, bardzo niefajnie, bo żeby zrobić jakieś ISO, to musiałeś mieć 650, więc cały twardy dysk prawie musiałeś opróżnić, a ciężko było z tym miejscem. I potem sobie kupiłem dysk 4-gigowy specjalnie pod tą nagrywarkę, ale skoro miałem nagrywarkę już w czasach, gdy jeszcze miałem ten pierwszy twardy dysk, to ja myślę, że to był 97, może 8 rok i już nagrywarkę miałem w Amidze, także ja nagrywałem, nie? Nie, u mnie nagrywarka to była do peceta i też kupiłem, pamiętam, używkę, która, taki był pirat u nas w szkole średniej, który handlował MP3-kami, to wtedy był ten boom, no i takimi składakami gier na peceta. I ja po nim kupiłem, bo on sobie tam upgrade'ował nagrywarkę, ja kupiłem nagrywarkę. Pamiętam, że ona wtedy kosztowała normalna nówka 4000,
złoty, a ja od niego kupiłem za chyba 1800. Ale fakt O. faktem, że ona długo nie Ale podziałała. to była jakaś ta Razy dwa. Plextor, ta lepsza? Tak, to był Plextor razy dwa. Ten No taki z Plextory czerwonym miały wtedy, kółkiem. tak, wtedy były w cenie. No No było. tutaj powiedziałeś o 60 zł, ale Roni znowu cię przebił, bo stwierdził, że na Grzybowskiej pierwsze nagrywane płyty kosztowały 100 zł za czystą płytę. No jak ja pamiętam, że pierwszą płytę, którą ja osobiście kupowałem, to był Verbatim 60 zł. To nigdy tego nie zapomnę. No być może to było chwilę później, nie? Ale te płyty były też bardziej trwałe, Tak, bo one takie ja sam grube były. zauważyłem, że te pierwsze płyty do dzisiaj jestem w stanie odczytać, Tak, a potem w czasie, tak. gdy te płytki kosztowały 60 groszy, to już nie była ta jakość, Mało nie? tego, ja do dzisiaj mam właśnie takie backupy z czasów amigowych, gdzie one, wiesz, były transportowane, jak się przeprowadzaliśmy czy coś. I tam nikt nie dbał o te płyty, i one do dzisiaj są odczytywalne, nie? No, to tak jest. Ale dobra, jedziemy z kolejną Tu technologią. Roni jeszcze pisze, że też ma doświadczenia z szufladami, że też na Grzybowską przychodzili ludzie z kieszeniami i z dyskami nagrywać nowości ode mnie. No ja powiem a propos cen, że te popularne właśnie na tych giełdach składanki Birda z niekoniecznie legalnym oprogramowaniem rozprowadzane Teraz ja też coś ściągnę, na bo aż mi płytach, gorąco się zrobiło. no to też pamiętam, że kupowałem po 100 zł w początkowej fazie, potem już po 50 zł. No na początku, ale na początku to i tak był, wiesz, i tak było coś, bo miałeś płytę, gdzie było Jasne. 600 megabajtów softu, dobra, bo dobra za 100 trudno, ale weź ile musiałbyś kupić dysketek i Tak, nagrać. nie, no pewnie. No, Ja więc i pamiętam tak też się opłacało. Nie? taką płytę, od Darka oczywiście kupiłem, CD numer 9, bo on miał tam jakoś je ponumerowane i nie wiem, ja se pewnie ubzdurałem, że w tym CD 9 jest najwięcej gier, które mnie tam jakby kręcą. No to Mam kurczę, tą płytę, jeśli to jest ta to sama. pewnie tak, bo oni to pewnie... Wiesz co? A nie, nie mogę powiedzieć, bo byśmy zdradzili, z kim będzie wywiad. To ci powiem Ale później. tak. To jest ta. Ale wiesz, o co Już chodzi. teraz No. zajarzyłem. Tak, dokładnie. No i też, wiesz, pamiętam, że ja tą płytę, kurde, kilka dobrych miesięcy mega eksploatowałem, bo to, wiesz, było w DMS-ach. Trzeba było to sobie zrzucić, sprawdzić, tak dalej. I kurde, to radochy to było co niemiara, nie? To tak jakbyś dzisiaj pół sklepu Microsoftu sobie na No dysk ściągnął tak. offline, nie? Nie, no super, super Tutaj sprawa. na czacie znowu Ronni dodaje, że ma do dziś cały zestaw Birda. No ja też mam większość, bo tam niektóre to nie były z softem na Amigie, tylko od czasu do czasu też były takie jakby numery specjalne, że były, nie wiem, zdjęcia gołych panienek czy coś takiego. No to takie coś to tam nie trzymam, ale cały Amigowy soft mam. I dodam, że jest jedno miejsce na sieci, no ale nie będziemy tu propagowywać piractwa, więc niestety nie No i podam tak wam każdy linka. wie. Ale jak to mówią, szukajcie, a znajdziecie, bo jest na jednym z serwerów cały zestaw też tych płyt Birda do Tak, pobrania. tak, Nie? tak. Dla mnie to jest abandonware, bo i tak już nikt na tym nie zarabia. No ale Tak, prawo jest to już takie, jest. jakie jest, więc nie będziemy rzucać linkami. O, i tutaj Szymon Poprocki podrzuca kolejny temat, bo oczywiście, że pamiętamy, No a właśnie, to miało pamiętacie być teraz. VPS? Tak. Jezu, jaki to był szajt. Więc właśnie przechodzimy do Tak, VPS-u. właśnie I mieliśmy do backup system. backup system Tak again jest, today, tak and I'm jest. going to look I at the teraz software ode mnie side of things ciekawostka, bo this miałem time to round. ustrojstwo. Previously I did a video I to more jest about the actual właśnie hardware and coś, co configuring można things and po setting latach all the podsumować. video Tu się recording and chyba everything up. zgodzę z naszym Why I'm widzem. going to do it quickly before I go Po into the pierwsze, dlatego, software że is just tak, again go miał over how this is dużo connected up, backupów. just Pamiętam, so że that jeszcze everything tata makes mi a little bit załatwiał more sense, skądś to hopefully. takie najbardziej So in the corner pojemne here I've got just a SPV-ka jest, standard a też VHS video opowiadamy, recorder and zademonstrować. in the back of that I've got a SCART O, jest, socket, proszę bardzo, and all this kaseta SCART socket is doing is VHS. going to this SCART lead, I pamiętam, że tata mi załatwiał and te this is like a breakout 240 lead, minut. And what that does is break out the Bo były composite 180 video tak, ale on and właśnie te the audio 240 connectors. załatwiał. So you've got Ja tu your backupów input, your output for robiłem. left and I teraz right proszę audio. mi uwierzyć. They're not ja used for the nigdy ich video nie backup tworzyłem, bo system, nie miałem so we can takiej ignore potrzeby, them. że one niby były, And then to here tak we've jakbyś got gdzieś zgrywał, a composite to output and a gdzieś tam composite stało na input półce, ale ja nigdy connection z that tego goes jakby nie to and from the korzystałem video. w drugą stronę, nie? Że ten So at the back fan of the Amiga here zgrywania you'll see był. we've got
Ale w sumie to i tak nigdy nie potrzebowałem, nie? Ale ty tam mówiłeś, że też robiłeś... Ale to nie było w AWS, tylko inne triki, że gdzieś tam przyspieszałeś sobie gry dumopodobne, jak na Xbox. Ale to chodziło o to przez modulator, po prostu... Ja nagrywałem gameplay, o, może w ten sposób, gameplay, to nagrywałem na kasetę VHS i to było świetne, bo my też robiliśmy w swoim czasie... Wiesz, czołówki do... znaczy ja robię czołówki w skali do jakichś wesel, takich rzeczy. I to rzeczywiście na Amidze to było super, bo po prostu wpinałeś się cheatami z modulatora do VHS-a i jechałeś sercem. Wiesz, into the VBS w drugiej połowie lat 90. To ja jako amigowiec jestem dosyć wypasionym konfigiem, a w dodatku jeszcze pracownik biura rachunkowego, gdzie dwóch lokalnych biznesmenów prowadziło księgowość, to ja znam całą branżę, który gości z tak zwanego wideofilmowania i tam nie miał kupioty tak, każdy miał 1000 no bo to było najwygodniejsze, zresztą nie będę ukrywał, że i it's also a good way to monitor the output from the Amiga, because that basically is a loop back all the way through to hear what's coming out of the composite output on the Amiga, which I'm showing you a moment. And just as a side note here, I'm using an individual computer, Vision ECS, to get the video signal from the Amiga onto a standard VGA monitor. So this has nothing to do with the VBS system itself. So as you'll see, at the moment I've just decided to point the camera at the screen. This is going to be the simplest way for me to do this, and I'll explain the reason why. At the moment I've got the Amiga's video output selected on the screen, and that's being fed into a VGA input, which is actually through a DVI output, confusingly. I've also got various other options on the screen, one of which is composite, and you'll see that when I select that there, you get the standard sort of snow effect from an untuned TV channel, which is basically the video recorder at the moment. So if I now go back to my VGA input, another feature of this screen is it has a picture-in-picture mode. So if I press that, you'll see I've now got the main Amiga video input on. Ja mówiłem, wtedy były też ceny I inne, no bo ja pracując jeszcze przed tym biurem rachunkowym, to poszłem pracować na tym budowę, to ja zarabiałem 650 zł wtedy, a dysk twardy 850 MB, pamiętam, że całą pensję musiałem wydać, no ale byłem wtedy u rodziców, jeszcze mieszkałem, więc mogłem sobie mogłeś sobie na to pozwolić. Byłem żonaty, ale... Więc to był wydatek poniesiony, ale był poniesiony według mnie słusznie, no bo w porównaniu do wideo backup system, no to jednak komfort pracy zupełnie inny. No tak, tak. W ogóle ja chyba, o ile dobrze kojarzę, chociaż nie jestem tego pewny, że to tam chyba ten wideo backup system u Darka był jakoś tak w jego sklepie i nikt tego nie chciał kupić. I on nam to za jakiś taki, wiesz, pół ceny po prostu oddał, że zabierajcie to w cholerę, nie? Że tym sposobem to nabyłem, nie? To też słuchaj, nie... tu masz od Tomasza Pateckiego uwagi techniczne na czacie, się zapoznaj, bo nie wiem, ty nie wyciszyłeś dźwięku przy tych przebitkach? A możliwe, że przy którymś mogło być taki autopa, no. Ale teraz tak patrzę, że tu nic nie ma. No możliwe, że tak było, no możliwe, że przy którymś rzeczywiście. Chociaż raczej jeszcze sprawdzałem dzisiaj, czy któryś nie zawiera. Czekaj, aż tu zobaczę. No, było, była wtopa. Okej, okay, no dopiero. To przepraszamy. No, sorry. Miał być najbardziej idealny live, ale no, zawsze coś wyskoczy. Zawsze coś wyskoczy. Okay, szkoda, bo tam dużo jeszcze... czasu upłynęło, więc szkoda, bo pewnie będą zakłócenia. Jest jeszcze kolejna ciekawostka od Roniego Wolfsa. No jestem aż w szoku, jakie tu nam ciekawostki daje. Najpierw, że Walkera używał, a teraz pisze, że na lotnisku w Angeles w razie awarii odpalona jest Amiga 4000 na wypadek awarii aktualnego oprogramowania. No super, super. A tak, faktycznie, no materiał nas zagłuszał, no ale generalnie rozmawialiśmy o tym, że ja nie miałem tego ustrojstwa, tego dziadostwa, szybko przeszedłem na twardy dysk, no bo to było jednak dużo wygodniejsze rozwiązanie niż ten VBS, no, ale ty się męczyłeś. No tak. No dobra, i kolejny taki temat zapomnianych rzeczy, to uwaga, faks.
O. Jeszcze sprawdzę, czy nie zagłuszy. Nie, nie zagłuszy. Jest okej. Pamiętam bardzo dobrze, że, bo był w latach 90. taka mania właśnie faksów i moja mama, jak już prowadziła swoją działalność gospodarczą, zresztą tata też, no to była taka mania, że my musimy mieć faks. Nie wiadomo po co, nie? Ale my musimy mieć faks, że na wizytówce musi być faks, bo jak nie ma faksu, to znaczy, Lepiej to że wygląda. tak, że to jakaś, co to za firma, nie? I pamiętam, że ten modem pierwszy do Amigi, który miałem, no to on był faks modemem. I to też chyba rodziców wtedy dałem radę jakby ich przekabacić, że potrzebuję, oczywiście potrzebowałem do neta, ale że tu jest faks modem, czyli będziecie mieli swój faks. To po co kupować faks, jak można kupić modem z faksem? Ja jestem happy No i wy tak. też, nie? Więc to się pojawiło. Miałem drukarkę HPK, która z Amigą działała. No i rzeczywiście pamiętam, że chyba tych faksów do nas to przyszło aż 4 od znajomych tam rodziców. I to jakieś gówna, wiesz, sobie przesyłali, żeby chyba sprawdzić, czy to działa. Jakieś bzdury, w ogóle to nie miało nic z biznesem wspólnego, nie? Tylko pyk, to szło i rzeczywiście wydrukowaliśmy i tak, nie? Himeny, nie? O. Mamy faks w domu, ale tak naprawdę nigdy... Ale faksowałeś też na Amidze, nie? Tak, na Amidze, na Amidze. No, to Na już w Amidze. ogóle mega doświadczenie. No, ja z faksem niestety nie miałem do czynienia, a już tym bardziej nie na Amidze. Poza tym, że oczywiście widziałem takie urządzenia, no bo tak jak mówisz, kiedyś w biurach to był standard. Ale nie, nie. Ale na przykład widziałem, co mało kto ogólnie chyba widział, bo to też było urządzenie, które krótko było na rynku. Czyli pager. Nie wiem, czy tam masz O, mam przebitkę. przebitkę, to już wrzucam. Tak. No to też było ciekawe urządzenie, gdzie mogłeś w zasadzie tylko odbierać swego rodzaju SMS-y. No ale miałem kumpla, który pracował, był technikiem w TPSA, czyli dzisiejszy Orange. Telekompromitacja. Tak. I on dostał służbowe takie coś, także widziałem, jak mu nawet przychodziły powiadomienia, że gdzieś tam ma się zgłosić na awarię. Tak, tu ktoś, przejrzyjmy czata, tu ktoś mówi, że w jakimś numerze czasopisma był ZIP. No był opisywany gdzieś ZIP. Ja pamiętam, że recenzje też były, czy w magazynie Amiga, czy W gdzieś, chyba magazynie były, Amiga nie? były. Ja kupiłem Tak, Zipa tak. właśnie pod tym takim fajnym opisem właśnie w Wpływem magazynie. tego Tak, tego artykułu. artykułu. Tak, że dla mnie to było coś takiego wow, nie? Takie wyprzedzało epokę jakby, nie? Ale wiesz, no jednak się nie przyjęło, bo Nie, nie, musiałeś zawsze nie. z tą stacją chodzić, bo gdyby każdy miał to w Tylko, że ja komputerze, łudziłem to się, że wiesz, to to byś będzie chodził z samą standard. dyskietką. Tak, tylko, że ja łudziłem się, że to będzie standard, ale no... No. Ale okazało się, że jednak cena jakby pogrążyła, nie? To, ten projekt. No tak, no i po prostu tak jak mówisz, nie? Pendrive'y zrobiły swoje. Na początek też były Tylko, że słabe te wiesz, do pendrive'y, bo... pendrive'ów od Zipa daleka droga była jeszcze, nie? To No tam to nie tak. był jakiś instant, nie? No nie, nie. I najpierw te pendrive'y też nie miały Tak, takich gigabajtów, tylko pojemności. raczej megabajty Megabajty. pojemności, nie? Ale wiesz, to tak samo tutaj pewnie nie będzie przebitki, bo też nie chcieliśmy za dużo tematów narzucać, ale powiedzmy, były kiedyś Walkmany. Moja żona miała nawet polskiego kajtka, też chciałem pokazać, ale nie mogłem oczywiście się dokopać. Ale były też takie potem odtwarzacze MP3. Pamiętam, że jeszcze jak moi synowie byli dziećmi, to No pokupowałem kurczę, ich. to ja chyba nawet znajdę, bo mam takiego No, no. 128 A wiesz, mega. a dzisiaj już najstarsi górale o tym zapomnieli, no bo niestety telefony wyparły wszystko i już nikt takich Dokładnie. urządzeń nie kupuje, nie? A Dokładnie. ty mówiłeś, że miałeś nawet jeszcze Discmana, nie? Bo to O też tak, było gdzieś Discmany tam miałem nawet pomiędzy. 3 ogólnie, no. I O. tego pierwszego to miałem bez tego wsparcia wstrząsów, więc to No w to ogóle się, musiało być to kiepsko. się nie nadawało, to tylko tak, że mogłeś... Stacjonarny Tak, że mogłem go sobie postawić i słuchać, ale potem rodzice kupili mi Sony właśnie z tym antyszokiem. No to normalnie, wiesz, do paska i do szkoły O. średniej jak boss sobie chodziłem, nie? Płytkę, Ale na pyk. baterii to chyba za długo nie wytrzymywało, Nie, właśnie nie było tak źle. Mówię o tym markowym Sony, to nie było źle. co? Naprawdę spoko, Aha. nie? To dawało radę, nie? To już był taki No sprzęt dobra. według mnie dopracowany akurat, nie? Te pierwsze były takie dziadowskie. No, no to okej. Co tam mamy dalej, powiedz, Mamy na teraz tapecie? mój pomysł, czyli karty PC MCIA. Niektórzy Aha. nazywają je pcimciami. Nigdy nie lubiłem tej Tak. nazwy pcimcia.
Zawsze dla mnie to jest ale, PC, MCAA. Ale nazywają, tak. Ale no i też ciekawe rozszerzenie, które gdzieś tam umarło. Amiga 600 i Amiga 1200 miały PC, MCAA. No tu używałem. Używałem. Mam tutaj Amiga 600 akurat. Aha. Więc o, tutaj proszę bardzo, PC, MCAA jest. Tylko, że 600 miała chyba te PC MCAA 16-bitowe, czy tak. Coś, że w ogóle ciężko było do tego kartę dostać. Tak. A do 1200 to dostałeś? No ja używałem oczywiście do karty sieciowej, bo w pewnym momencie jak już pożegnałem się z tą Neostradą, nie, o czym miał? SDI. SDI? O SDI opowiadałem i wtedy już miałem normalnie, bo SDI było, jak ci mówiłem, po złączył serial zrobione, no ale potem już zadziałała u nas pierwsza sieć radiowa na osiedlu, internet, dziadostwo jak diabli, ale wiesz, teoretycznie lepsza szybkość, wszystko, no to kupiłem kartę sieciową. Miałem już owierzowioną Amigę 1200, a karta sieciowa niestety szła centralnie w dół, zaraz była nad podłogą, więc nie wpiłeś tam nic. Więc pamiętam, kupiłem kątówkę z Elboxu i kupiłem tą kątówkę chyba gdzieś tam w tym 2000, nie wiem, trzecim roku za 50-60 zł, coś takiego. A rok czy dwa lata później, jak już się ten internet jakby upowszechnił, to Elbox tak wyczuł bluesa, że chyba ta kątówka kosztowała już ponad 150 zł i była jeszcze ciężko do dostania, więc ja jeszcze kupiłem w dobrym momencie. Tak, fajna rzecz, to było akurat fajne, bo jednak no, rozwiązywało taki kluczowy problem w tej 1200, że miałeś łącze z siecią, nie? No bo gniazda Ethernet w standardzie nie było, nie? Jakieś tam modemy na USB, które wtedy były, no też za bardzo sobie nie mogłeś podpiąć, a tu miałeś sieciówkę i... Znaczy ja z mojej perspektywy to ja jakoś nigdy nie skorzystałem z PC MCIA, jeżeli chodzi o Amigę, ale bardzo dobrze pamiętam te rozszerzenie, laptopa. Jeżeli chodzi o PC-ta w laptopach, tak, jak mojej mamie pierwszego laptopa tam do firmy kupywałem, który już był PC-tem, a nie Amigą, bo ona kupę lat przeze mnie była skazana na Amigę, ale w końcu trzeba było wymienić na PC-ta i pamiętam, że jej bardzo gniazd USB brakowało. I z tego taki adapter kupowałem, wiesz, PC MCAA na chyba 6 portów jeszcze dodatkowych USB, nie? I to tam działało, nie? Okej, okay, nie? No ale rzeczywiście port zapomniany umarł swoim naturalnym życiem. No tutaj jeszcze znowu wsparcie mamy od Roniego na czacie. W Amidze 600 karty PC MCAA jako rozszerzenie pamięci 2 lub 4 megapastu. Tak. No pewnie tak, tylko się zastanawiam, jakie tam są transfery, czy to jest szybka pamięć, tak samo jak pamięć RAM, czy jednak jest to wolniejsze? Wydaje mi się, że jest wolniejsza, bo tutaj jednak nie było bezpośrednio do procesora, tylko przez całą szynę leciało, więc chociaż mogę się mylić, ale wydaje mi się, że jednak to byłoby wolniejsze, nie? To tak samo miałeś w 4000, tak. Nie? Że jak wrzucałeś te SIMy, bo tam w 4000 miałeś 4 chyba, dobrze mówię, 4 SIMy? No to ta pamięć była chyba wolniejsza niż pamięć wpinania bezpośrednio do karty procesorowej, więc podejrzewam, że tutaj byłoby podobnie, nie? No ale wiesz, ale faktycznie no, jak ktoś chciał rozszerzyć gdzieś tam więcej niż te 2 MB w takiej 600, no to chociaż wolniejsza, ale jednak no, na pewno lepsza niż powiedzmy plik jakiejś wymiany na partycji, nie? Ale z drugiej strony jednak... pamiętam taką historię, to już było gdzieś początek lat 2000, gdzie Amigi praktycznie były za darmo rozdawane, że można było kupić, wiesz, za friko prawie Amigę. I mój kupel sobie ubzdurał właśnie, tylko nie pamiętam, czy to chodziło o 1200, czy o 600, właśnie rozszerzenie na PC MCAA. I to grosze kosztowało i on tego nakupował, wiesz, bo to grosze kosztowało, kupił kilka rozszerzeń. Tak. I był problem z kompatybilnością, że nie każde rozszerzenie działało, nie? I nie pamiętam, no bo to właśnie na czym... były te 16-bitowe, które były rzadkością, bo jednak w PC-tach już wtedy były te 32-bitowe, nie? Urządzone. Właśnie być tak może, że daje. Tutaj diabeł tkwił właśnie to w tym. To jeszcze znowu odwołuję się do czata. Tomasz Patecki używa PC MCAA dla karty micro SDHC 64 GB.
No i to mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach tak, jest to chyba najlepsza forma użycia jako taki twardy dysk, czy ogólnie jako wymiana danych, sposób wymiany danych, to jest chyba najlepsza opcja w tej chwili dla takiej 600. Tak, tak, dokładnie, nie? To co, mamy jeszcze coś tam na dalej? Na liście? Czy... Już tak patrzę, tak. Ale chyba nie, chyba wyczerpaliśmy. A nie, jeszcze mamy samplery. Ale nie, jeszcze mamy samplery. O, jeszcze mamy samplery, z których ja korzystałem samplery. No jako to, muzyk. To twoja działka, bo ty byłeś zawsze muzyk, DJ, ja no nie potrzebowałem. Więc tak, no tutaj pamiętam bolączkę, jak u kumpla zobaczyłem Atari ST właśnie z tym MIDI całym. I to mi, strasznie mnie to wkurzało, czemu Amiga nie ma MIDI, bo to była gdzieś taka bolączka dźwiękowców. I pamiętam też kupiłem oczywiście pierwszy sampler Elsatu. Dość archaiczny, jak widać teraz na przebitkach. Ja nawet nie miałem pojęcia, że aż tak zaawansowane samplery do naszej AMI były. No ja korzystałem z tego najprostszego. No ale okej, samplowało się i to działało, nie? Więc... A to jeszcze w 500? Tak, 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 jeszcze w 500, no. Mhm. No ja chociaż pamiętam, on został chyba... jeszcze ze mną, później CD32 ze Sixem też go używałem, nie? Ja pamiętam tylko chyba kultowy... program dla każdego chyba posiadacza samplera, czyli Audio Master 4. Tak. Czy tak, ty używałeś tak, innego? Nie. Chyba każdy go używał. Tak, tak. To była podstawa wtedy, no. I to chyba w każdym mieście, nie? Że tutaj, no, to tak. No, a ty samplera nie używałeś? Nie. Ja dopiero właśnie gdzieś tam w czasach już tej Amigi nowej generacji, kiedy mogłem sobie włożyć no, po prostu normalną kartę muzyczną, no to wtedy dopiero zacząłem samplować, a to już był też inny soft, jakiś tam soft dla Amiga S4. Uh-huh. I ja ci powiem, że długo nagrywałem, znaczy zdarza mi się, że do teraz nagrać, bo miałem też takiego laptopa, który nie wiem, czy miał niezbyt dobrej jakości gniazda, czy po prostu układ muzyczny. W każdym bądź razie, gdy chciałem nagrywać z laptopa, to brzmiało to źle, były jakieś szumy i lubiłem, nawet wolałem nagrywać z Amigi. Oczywiście, jeśli zobaczycie te moje niezbyt dobrej jakości nagrania w tym cyklu Alfabet Amigi, gdzie też są szumy, to możecie powiedzieć, gdzie to była ta jakość, ale zapewniam was, że na laptopie brzmiało to jeszcze gorzej, więc cały Alfabet Amigi był samplowany na tej Amize NG. No to chyba mamy wszystko, panie Dzieju. Tak, tak, tak. Także zanim się pożegnamy, jeszcze zajrzymy na czata. O właśnie. Tutaj Tomasz Patecki, PCMC jest 16-bitowe, dlatego jest 2 razy wolniejsze od fastu. No tak jak przypuszczaliśmy, że nie będzie to szybkie. I tu jeszcze Roni znowu. Niektóre samplery było widać, że były robione przez panów typu zrób to sam. Ale tak. Się sprzedawały. To pewnie ty takiego tak, miałeś. Tak, dokładnie tak. Tak. Bo ja pamiętam nawet z ciekawości go tam później rozebrałem i mówię, ja pierdzielę. No Sputnik to nie jest, nie? No proste jak budowa cepa, nie? Ale tak. No takie były, nie? No dobra. No dobra, to co? Zgadaliśmy, prawie mamy 80 minut, tak. Pierwszy live chyba udany, tak mam wrażenie. Tam jedna wtopa z tym dźwiękiem. No i niestety raczej nie zaingerujemy w to. Tak. Następny live już dopiero w przyszłym roku, także mam nadzieję, że już wtedy z telefonem, także będzie bardziej interaktywny z wami. No i zapraszamy w drugi dzień świąt na nasz kanał, naprawdę ciekawy materiał, w który włożyliśmy dużo serca i naprawdę z ciekawymi gośćmi, więc bardzo zapraszamy. A na dziś co? Żegnamy się, dziękujemy za uwagę. Chyba tak. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się, hejo.